Państwo w imieniu organizatorów punktu szczepień powszechnych, czyli pani starosty, pana dyrektora szpitala powiatowego, witam państwa bardzo serdecznie. Swoje słowa powitania kieruję przede wszystkim do przedstawiciela rządu Rzeczypospolitej, pana ministra Macieja Małeckiego, ale najważniejsze to są te pozdrowienia i informacja, która płynie do mieszkańców powiatu sochaczewskiego. Od dzisiaj rozpoczyna swoją działalność punkt szczepień masowych. Bardzo ważna inicjatywa, która mogła się zrealizować tylko dlatego, że na tej swojej drodze do tworzenia poznaliśmy i zaprosiliśmy do współpracy bardzo ważnych partnerów, przede wszystkim szpital powiatowy na czele z panem dyrektorem, wszystkich pracowników i bardzo serdecznie dziękuję za tą otwartość na nasze zaproszenie. Ale chciałbym też również bardzo serdecznie podziękować pracownikom Urzędu Miasta na czele z panią naczelnik Joanną Kamińską i pracownikom Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na czele z panią dyrektor Anną Pawłowską. W bardzo krótkim czasie punkt spełniający wszystkie wymogi sanitarne jest udostępniony dla mieszkańców Sochaczewa. To na pewno przyspieszy akcję szczepień na terenie powiatu sochaczewskiego. Wiemy, że na terenie Sochaczewa już istnieją dwa punkty, ale spodziewając się zwiększonej liczby zainteresowanych osób, które chcą się zaszczepić, ten punkt na pewno spełni swoją rolę. Jak państwo widzicie, w trochę nietypowej stroju jest obecna wśród nas pani starosta Jolanta Gonta. Nieprzypadkowo pani starosta już od wielu dni w ramach wolontariatu jako pielęgniarka z uprawnieniami bierze udział w szczepieniu mieszkańców powiatu sochaczewskiego. Można powiedzieć, pani starosto, już bez żadnej przesady, że kilkaset osób ukłucie delikatne odczuło na swoich ramieniach ze strony pani starosty. Bardzo dziękuję. Na pewno jest to bardzo ważne, że wszyscy, dosłownie wszyscy, staramy się, żeby ta akcja szczepień masowych, szczepień powszechnych była jak najskuteczniejsza, jak najlepiej przebiegała na terenie powiatu sochaczewskiego. Jeszcze raz podziękowania dla tych wszystkich, którzy tworzyli ten punkt i zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu sochaczewskiego, wszystkich tych, którzy chcą zaszczepić na lodowisko miejskie obiekt Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Olimpijskiej. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, Narodowy Program Szczepień, tych szczepień powszechnych, to jest wielki test z odpowiedzialności i sprawności działania polskiego państwa. Od tego, jak szybko zaszczepimy się, od tego, jak szybko nabędziemy zbiorową odporność, zależy, kiedy wrócimy do normalnego życia, do tego, za czym tak bardzo tęsknimy. I w tym przypadku ten program może udać się tylko wtedy, jeśli wszyscy razem będziemy wspólnie pracowali, jeśli wszyscy zagramy w jednej biało-czerwonej drużynie, której cel jest jeden. Chronić życie i zdrowie Polaków za pomocą szczepionek. I bardzo dziękuję, że jak w wielu takich przypadkach Sochaczew, powiat sochaczewski są wzorem współpracy z rządem. Dziękuję panu burmistrzowi Piotrowi Osieckiemu z jego zespołem. Dziękuję pani staroście Jolancie Gonta z jej zespołem, panu dyrektorowi szpitala Robertowi Skowronkowi za tak szybkie przygotowanie tego punktu szczepień. Drodzy państwo, w tej chwili w Polsce działa blisko 7 tysięcy punktów szczepień. Na apel rządu o tworzenie nowych punktów szczepień, szybko dostępnych, o dużej przepustowości, o dużej wydajności, bardzo szybko odpowiedział burmistrz Sochaczewa Piotr Osiecki i już dzisiaj możemy w Sochaczewie w takiej dużej liczbie kilkuset osób zaszczepić kolejnych mieszkańców naszego miasta. Jedyne ograniczenie, które mamy w szczepieniach, to są dostawy szczepionek. Tu niestety Komisja Europejska nie stanęła na wysokości zadania. Te negocjacje z koncernami, z dużymi producentami na świecie były prowadzone w jakiś taki sposób, że później te koncerny mogły ograniczać dostawy szczepionek, zmieniać terminy i pomogła w rozwiązaniu tego problemu, zmitygowaniu go mocna presja polskiego rządu na czele z premierem Mateuszem Morawieckim, zarówno na Komisję Europejską, jak i na wielkie koncerny. Te szczepionki zaczęły szybciej docierać do Polski w większych ilościach. Dziś mamy już udzielonych szczepionek blisko 10,5 miliona.
i wydajność polskiego systemu będzie sięgała 10 milionów miesięcznie. Gdyby była taka ilość szczepionek, tylu Polaków może szczepić się każdego miesiąca. I od tego zależy, kiedy wrócimy do normalnego życia. Jeszcze raz składam wielkie wyrazy uznania, wyrazy wdzięczności dla naszych samorządowców, pana burmistrza Piotra Osieckiego, pani starosty Jolanty Gonta i wielkie ukłony dla tych wszystkich pracowników służby zdrowia, którzy od początku, od pierwszych dni pandemii ratują życie i zdrowie mieszkańców Sochaczewa, mieszkańców ziemi sochaczewskiej, w sochaczewskim szpitalu, w przychodniach. To jest wielki wspólny cel, który pozwoli nam, w to głęboko wierzymy, wygrać tę walkę z niewidzialnym wrogiem, jakim jest koronawirus, i tęsknimy do tego, żeby jak najszybciej wrócić do normalności, do tego funkcjonowania, żebyśmy mogli spotykać się bez masek, bez ograniczeń. Wielkim krokiem do tego jest Narodowy Program Szczepień. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że mogę uczestniczyć w tym procesie szczepienia, który ma jedno najważniejsze zadanie, chronić zdrowie i życie naszych mieszkańców, że mogę uczestniczyć w dwójnasób. Raz jako współorganizator, osoba, która się zaangażowała w pomoc, aby ten punkt szczepień powstał, a drugie to, że osobiście w miarę możliwości, kiedy tylko mogę, a robię to bardzo często, przyjeżdżam, pomagam w szczepieniach z tego względu, że w Szpitalu Sochaczewskim utworzono dodatkowe miejsca covidowe, jest bardzo mało personelu i ta pomoc, którą bezpośrednio przy szczepieniach świadczę, myślę, że też jest odczuwalna dla personelu szpitala, bo proszę Państwa, to jest 8 godzin w zależności od ilości szczepionek, jakie docierają do szpitala, czasami nawet 10 i więcej, non-stop na nogach praca odpowiedzialna, praca bardzo ważna i jako pielęgniarka, która ma czynne prawo wykonywania zawodu, postanowiłam, jak tylko mogłam, to przystąpiłam do pomocy mieszkańcom, a przede wszystkim również i personelowi. Także bardzo serdecznie również dziękuję panu ministrowi, panu burmistrzowi, panu dyrektorowi i cieszę się, że wspólnymi siłami udało nam się tak szybko taki punkt zorganizować. Dziękuję. Dzień dobry. Szanowni Państwo, przede wszystkim należy powiedzieć tak, że to jest kolejne zadanie, które stanęło przed naszym szpitalem w związku z pandemią. Jest to stworzenie punktu i zwiększenie dostępności do szczepień. Proszę Państwa, musimy zaszczepić 50 do 60 tysięcy mieszkańców tego powiatu. Dzięki temu punktowi będziemy to mogli wykonać sprawnie i szybko. Tutaj naprawdę chciałem podziękować wszystkim samorządom i również rządowi Rzeczypospolitej, który w tych trudnych chwilach w czasie tej fali pandemii, która narastała, udzielił nam bardzo dużej pomocy sprzętowej dla szpitala w Sochaczewie. Dzięki temu my możemy realizować zadania, które są przed nami stawiane, które jeszcze nie wiemy, jakie będziemy mieli następne. W tej chwili najważniejszym jest szczepienie. I prosiłbym wszystkich mieszkańców o rejestrowanie się w naszym punkcie szczepień. Dziękuję bardzo.